Nie może pan teraz wyjść, bo w kłucie musi się zagoić. Skąd doktor wytrzasnął taki elegancki garniturek? Proszę się nie wygłupiać, bo to naprawdę nie są żarty. Papierek panu podpisałem? Dziękuję. Do widzenia. Panie Bronku, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, ile osób poświęciło swój czas i energię na to, żeby pan poczuł się lepiej? Żeby pan mógł teraz sobie tutaj stanąć i po prostu oświadczyć, że pan wychodzi. Wychodzi? Ale przecież ja zabiję własnymi rękami, jak stąd wyjdzie. Wolę umrzeć z rąk pięknej kobiety, niż dogorywać w szpitalu. Panie Jadziu, coś się stało? No tak, ten stary uparciuch, znaczy Bronek, właśnie ucieka ze szpitala. Jak to ucieka? No wypis na własne życzenie, Moniczko, ratuj, bo ja nie ręczę za siebie. Dobrze, pani Jadziu, zaraz tam będę. No to ja czekam, no, Moniczko. Na razie, pa. Wiem, że ty jeden rozumiesz mnie, pikaderku. Pojedziemy zatankować. Dobra myśl, mnie też słyszy. O nie. Jeśli Jadzia cię nasyła, to szkoda fatygi. Panie Bronku, nie może pan dziękuję, sobie tak po prostu... Dziękuję za to, co dla mnie zrobiłaś. Ale kij wie, co znajdzie się nerka. Czyli co, cała moja praca, cały mój wysiłek na nic? A ty byś wytrzymała czekać bezmyślnie, leżąc w łóżku? Znam cię, nie wytrzymałabyś, sikając te rurki, czekając od zaboli. To gorsza niż śmierć. Panie Bronku, chciałem panu przypomnieć, że jutro ma pan dializę. Jeden dzień was nie zbawi, a mnie właśnie tak. Jeżeli chcecie mnie pilnować, to proszę, jutro o 9:00 wieczorem w knajpie nad Wisłą.